Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością chcieliśmy zaprosić Was do udziału we wspaniałych pokazach popularno-naukowych pod tytułem Credo i promieniowanie kosmiczne. Pokazy te będą zorganizowane w formie transmisji na żywo i są one realizowane w ramach projektu Fizyka kluczem do zrozumienia świata, który dofinansowano z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki. Pokazy te będą miały formę dynamicznej rozmowy dwóch wspaniałych prowadzących, którzy są pasjonatami nauki, a zarazem popularyzacji wiedzy, panów profesorów Piotra Homoli i Roberta Kamińskiego, i będą one przeplatane materiałami wideo. Prezenterzy opowiedzą Wam o rejestracji cząstek promieniowania kosmicznego przy pomocy telefonów komórkowych. Będziemy chcieli zachęcić wszystkich odbiorców do aktywnego udziału w pomiarach podczas pokazów pod hasłem Pobijamy rekord świata w drużynowym łapaniu cząstek. Cząstki, które zostaną zarejestrowane, będą materiałem do prawdziwych analiz naukowych, w których każdy będzie mógł wziąć udział. Witam serdecznie przede wszystkim głównego architekta, przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, profesora Roberta Kamińskiego, fizyka teoretyka, przedstawiciela instytucjonalnego Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Credo. Robercie, wiem, że masz też ty swoich gości, swoich pomocników, więc to już zostawiam tobie. Proszę, przedstaw ich. Oddaję ci głos. Dziękuję bardzo za ten głos. Od razu powiem, że profesor Homola jest nie tylko koordynatorem, ale pomysłodawcą, jest twórcą tego projektu, powstałego zaledwie kilka lat temu właśnie w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. I tak jak profesor Homola powiedział, że nazwa już nawet oznacza, że chodzi o łapanie cząstek kosmicznych na całej Ziemi przez cały czas, przez wiele lat, i tak już się naprawdę dzieje. Obecnie w tę współpracę z Credo zaangażowanych jest
bardzo dużo instytucji naukowych, ponad 40 na wszystkich kontynentach, a tymi, którzy uczestniczą aktywnie, którzy pracują dla Credo, to są właśnie nie tylko naukowcy, tak jak profesor Homola w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, czy tak jak ja chwilowo niedaleko Moskwy, gdzie budujemy też duży detektor promieniowania kosmicznego, ale uczniowie, głównie uczniowie na całym świecie, no głównie ciągle w Polsce i to bardzo dobrze. I to jest zgodne z głównym hasłem działania Credo, Citizen Science, czyli nauka dla wszystkich. Wszyscy mogą tę naukę robić. To nie jest popularyzacja, to nie jest tylko zabawa, to jest naprawdę bardzo poważne naukowe zagadnienie. A ten dzisiejszy pokaz czy rekrutacja to będzie właściwie jakby Credo w pigułce, czyli właśnie naukowcy w Krakowie czy gdzie indziej i wykonawcy, za chwilę ich przedstawię. Pokaz będzie trwał około 50-60 minut, ale żeby brać w nim udział aktywny, na co bardzo liczymy, prosimy o ściągnięcie aplikacji i to za chwilę przedstawię, jak to zrobić. Pomocnicy, wykonawcy, specjalnie nie naukowcy, Piotr Głownia i Szymon Kuliński. Piotr Głownia nawet nie jest fizykiem, jest z wykształcenia humanistą, ale oboje są członkami Credo, tak jak każdy może być. I oddaję im w tej chwili głos. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękujemy za przedstawienie nas i co, przechodzimy od razu do rzeczy, tak? Tak, pokażemy jak zainstalować aplikację mobilną. Na systemie Android. Tak, tak, więc smartphone. Bierzemy w grabki telefon i przechodzimy do sklepu Google Play. I w wyszukiwarkę wpisujemy frazę Credo Detektor i powinna nam się pojawić aplikacja. Jeśli proszę ktoś tylko jednak pokazać na ekranie to. Znowu? Znowu tak, kolejne. Kolejne fapa, no nic. Mamy naszą aplikację, tak? A jakby ktoś wpisał jednak Credo, a nie Credo Detektor i będzie lista polecanych aplikacji, to pragnę zauważyć, że jest też wersja testowa aplikacji Credo Detektor tak, 2, już, ale niestety znaczy jest niedopuszczona. Jeszcze do użytku publicznego tak, jest więc bardzo proszę o ściągnięcie. Na razie testowa. Testowa Credo Detektor i instalujemy. No i to chwileczkę trwa. To jest emulator, który działa jak telefon, tak samo jak telefon. Trochę no musi mieć czas, no żeby zainstalować. Aplikację. I mamy co? Mamy. Jesteśmy poproszeni o wyrażenie zgód na wrażliwe zasoby, ale są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania aplikacji. Więc tak, chodzi tam głównie o dostępy do plików, do kamery, do GPS-a, żebyśmy mogli te cząstki tak, zapisywać. No i jak i się łapać. Zgodzimy, musimy zrestartować aplikację i klikamy przycisk Register. I mamy króciutki formularz rejestracyjny, wiadomo, login, e-mail, to tutaj dostaniemy adres z aktywacją. Najważniejsza rzecz to jest team, drużyna i w ramach dzisiejszych pokazów bardzo proszę o wpisanie frazy fizyka kluczem. Fizyka kluczem. Ja tylko wejdę ci w słowo, tam pojawiło się pytanie o aplikację iOS-ową. Aplikacja iOS-owa jest również dostępna. Powinny być informacje, tam są, jest przypięte nad czatem strona internetowa z instrukcją how to start i tam powinna być informacja na temat aplikacji iOS-owej. No my jej dzisiaj nie pokażemy, nie mamy tego w planach, ale pokażemy zaraz coś innego. Tak jest, teraz po poprawnej rejestracji logujemy się, ja raz ukryję na chwilę. Tak, tam są, te dane są wrażliwe. Okej, okay, już się logujemy. O. I ukazuje nam się ekran. Tak jest, i za pierwszym razem zostaniemy zapytani, czy aplikacja może działać w tle. Zgadzamy się, jest to niezbędne. Krótka nota znaczy, informacyjna. Niezbędne, no przydatne na pewno, żeby mogły się te cząstki łapać po prostu. A my, żebyśmy mogli korzystać dalej z telefonu. Tak, tak jest. No i co? No i klikamy go to experiment i jesteśmy gotowi, tak? Klikamy start detection i co? I jest cover camera, czyli prośba o to, żeby zasłonić kamerę. A jak to zrobić? Pokażę specjalista od zasłaniania kamer, pan profesor Piotr Homola. Proszę. Oddajemy głos do studia. Dziękuję bardzo. Proszę kamery w studio. Thank you.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja tylko od siebie dodam, że dość skuteczną zakrywką też jest kawałek czarnej taśmy izolacyjnej. Tak, bardzo dobrą. Tak, bardzo dobrze się nam sprawdza. Natomiast jeżeli ktoś nie chce lub nie ma możliwości skorzystania z aplikacji androidowej, mamy też alternatywną aplikację. Jakbyś mógł, proszę, nam pokazać aplikację webową. Jest to strona internetowa, czy też aplikacja internetowa, która robi dokładnie to samo, co aplikacja androidowa. I analogicznie przed skorzystaniem trzeba tutaj się zarejestrować. Z prawej u dołu mamy odnośnik do hiperłącza do formularza. Analogiczne pola uzupełniamy, jesteśmy gotowi, żeby się zalogować. Proszę o zalogowanie nas. Też masz głośno tę klawiaturę. Login. Jesteśmy w środku. I wita nas interfejs aplikacji webowej. Mamy cztery zakładki u góry, detektor. To tutaj będą odbywać się wszelkie zliczenia, wszystkie, nie tyle zliczenia, co łapanie cząstek. Hits, czyli złapane przez nas już cząstki. W tej chwili nie ma żadnej, bo jeszcze nie uruchomiliśmy detektora. FAQ, czyli często zadawane pytania. Tu warto zauważyć, że są linki do naszej instrukcji, czy co nie? Tak, wróćmy. Tak, są instrukcje, więc jakby ktoś się pogubił, to można skorzystać. I ustawienia. Jeżeli chodzi o ustawienia, no to najważniejszą rzecz. Znaczy nie, lepiej nie tykać, ale... tak, lepiej jest tu za dużo nie mieszać. Jeśli komuś by się grzał telefon, czy też komputer, no to tutaj polecamy obniżyć wielkość obrazka po prostu, wielkość zdjęcia. Tak jest. I to jest aplikacja webowa. Wróćmy do najważniejszej zakładki. Czyli jak ją uruchomić. Mamy przycisk play, czy tam start. No już. I jeszcze nie, dlatego że my nie możemy zasłonić naszego ekranu, tego ekranu kamery. Ale jak już się zasłoni, to powinno się coś zacząć dziać. Tak, a Piotrze, czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego ten oto detektor, ta aplikacja jest dla nas bardzo szczególna? Tak, jest bardzo szczególna, dlatego że od niej zaczęła się w zasadzie nasza przyjaźń z Credo i nasze uczestnictwo tutaj w projekcie. W ramach praktyk studenckich po prostu zostaliśmy poproszeni o wykonanie pierwowzoru tej aplikacji. W tej chwili aplikacją rozwojem zajmuje się Sławek, którego już Państwo chyba tam widzieli w studiu. Tak, tak? No to co, teraz możemy przejść do bijącego serca Credo, można tak powiedzieć. Ta strona wygląda dość niepozornie, natomiast to tutaj są wszystkie cząstki. Tutaj jest wszystkie detekcje, które udało się zarejestrować naszym użytkownikom. U góry z lewej trzy zakładki. Detections. To jest oczywiście cała liczba detekcji, które zarejestrowaliśmy. Jest ona dość pokaźna. Mam nadzieję, że będzie z biegiem czasu coraz większa, nawet dzisiaj po pokazie. Użytkownicy. Drużyny. Tak samo drużyny. Tu na górze mamy ranking użytkowników, dlatego że tak Credo wierzy w ducha rywalizacji i chętnie organizuje różne konkursy. Tu są nasi najlepsi łapacze. Oraz ostatnie 20 detekcji, tak? Tak jest. Tu z prawej strony, jeżeli klikniemy na ten czarny kwadracik, okaże się, że to nie jest czarny kwadracik, tylko to zdjęcie cząstki. Tak jest. I cząstki wyglądają tak. Wygląda to dość niepozornie, zwłaszcza te ostatnie detekcje są dość może mało wizualnie interesujące, ale coś więcej na pewno powie i pokaże nam zaraz pan profesor Piotr Homola, ale jeszcze. Zobaczmy, ile jest w sumie uczestników. W naszej drużynie. W naszej drużynie 251. 251 osób. Rośnie. Rośnie, tak. No to nic, Piotrze. No to nic, już jak ten techniczny wstęp mamy za sobą, no to możemy chyba zacząć już łapać jakieś cząstki kosmiczne, tak? Cząstki kosmiczne, tak. Piotrze, czyli masz na myśli te, które przyleciały do nas ze wszechświata i dotarły tutaj do nas wszystkich, do Ziemi, do mojego smartfona? No nie do końca. Jeżeli chcielibyśmy mówić precyzyjnie i naukowo, no to nie możemy tak powiedzieć. Tak naprawdę cząstki dzielimy na cząstki pierwotne i cząstki wtórne. To które dzisiaj będziemy łapać? No my się zajmiemy dzisiaj cząstkami wtórnymi. A te pierwotne to co? Z pierwotnymi to jest dłuższa i ciekawsza historia, jak chcemy się czegoś dowiedzieć. Jeżeli jest ciekawa, no to oczywiście. To mamy też przygotowane na tę okazję artystyczny filmik. Artystyczny, ale zgodny z prawami fizyki, tak, prawda? Tak, oczywiście. Zgodny. Jak wiesz, w nauce nie ma miejsca na świadome błędy. To przywołajmy do tablicy. Tak. Poprośmy uprzejmie o zabranie głosu pana profesora Roberta Kamińskiego i wyświetlenie filmiku.
No, zgłaszam się do tablicy, dziękuję za takie wywołanie. Tak, to jest ciekawy temat, bardzo. Co właściwie do nas dolatuje, skąd to się bierze? No, podstawowa rzecz. Żeby to opowiedzieć, włączę taki filmik. Mam nadzieję, że już go widać. To jest obracająca się gwiazda, tak jak nasze Słońce. Obraca się mniej więcej raz na miesiąc. Oddalamy się, żeby zobaczyć co? Eksplozję. Taką na przykład supernową, która wyrzuca wiele cząstek, ale my widzimy przed sobą jedną z nich, niezwykle szybko pędzący, bo prawie z prędkością światła, czyli posiadający ogromną energię, proton. Od razu powiem, że taki proton może mieć energię o wiele, miliony razy większą niż te, które są osiągalne w największych ziemskich, zbudowanych przez człowieka przyspieszaczach cząstek, które kosztują oczywiście masę pieniędzy. Natomiast tu te cząstki mamy za darmo, no koszt taki niestety, że jest ich bardzo mało, prawda? Nie wiadomo też, kiedy przylecą. No więc to jest proton, który ma ładunek dodatni, to wiemy. A co to jest proton? No to chyba nie muszę tłumaczyć, składamy się z protonów, elektronów, protony wchodzą w skład wszystkich jąder atomowych. Ale to, że on ma ładunek dodatni, nie jest tutaj bez znaczenia. Mianowicie nie leci on po linii prostej do nas. Nawet jeśli leci miliony, miliardy lat po takim wybuchu do nas, to jego droga jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana. Dlaczego? Jako cząstka naładowana, napotykając na pola magnetyczne, skręca w prawo, lewo, w górę, w dół, cały czas zmienia kierunek. Pola magnetyczne biorą się głównie z gwiazd. Każda gwiazda to jest magnes, który posiada bardzo duże pole magnetyczne. Tak samo galaktyki, wszystkie inne obiekty mają jakieś pole magnetyczne. Także dolatując do nas do Ziemi, wpada on w atmosferę, a za chwilę zobaczymy, co się dalej dzieje. Nie z tego kierunku, który został, z którego został wystrzelony, tylko czasami z zupełnie innego. Także to musimy pamiętać, ale musimy wiedzieć też, pamiętajmy, że to jest to niezwykle szybkie cząstki, mimo że bardzo małe, ale przy okazji pozwolę sobie taki aneks zrobić do tego, co to jest za wybuch. Supernowa to wybuch gwiazdy, która zostawia w środku coś bardzo małego, albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa. Gwiazda neutronowa to jest taki obiekt o średnicy no, kilkunastu kilometrów, czyli niezwykle zagęszczony obiekt, którego, proszę sobie wyobrazić, materia jest tak gęsta, że gdyby z niej wykonać zwykłą łyżkę do herbaty, zwykłą małą łyżkę, ważyłaby ile? Mniej więcej tyle, co kilkaset miliardów samochodów. Tak, tak, mówię wyraźnie, kilkaset miliardów samochodów, bo każdy mniej więcej waży tonę. Także wszystkich tych samochodów, które używamy, które używaliśmy do tej pory. Oddaję w tej chwili głos do naszych pomocników. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem, co to jest to pierwotne promieniowanie. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. No tak, przynajmniej więcej. Taka cząstka sobie leci, 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 leci i dolatuje do Ziemi. No tak, właśnie to chciałem Piotrze powiedzieć. No, trochę się tam zapętliłeś. No, powiedzmy, że tak jak proton zapętliło mnie na polach magnetycznych. No, znowu cię muszę skorygować. Nie mogło cię zapętlić, bo nie jesteś cząstką naładowaną. W ogóle nie jesteś cząstką. No dobra. No już dotarłem do tej Ziemi i co? Lecę dalej, lecę przez atmosferę i co wtedy? No już nie lecisz, tylko uderzasz w atmosferę. Uderzam. Uderzasz i są was miliony. Miliony mówisz, no. Tak, miliony. Bo powiedzmy, że znam to z literatury, ale z fizyki? No, jeśli nie, no to posłuchajmy tym razem speców od tak zwanych pęków atmosferycznych. Oddajmy głos do studia. Mamy przyjemność przedstawić raz jeszcze pana profesora Piotra Homolę, który powie więcej o pękach atmosferycznych. No co tu więcej dodać? No to już wszystko powiedzieliście. No, leci, 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 leci. Leci. Właśnie widzimy piękną animację z tego lecenia, aż doleci do Ziemi, do atmosfery. Atmosfera to molekuły. Na tyle gęstą mamy atmosferę, to jest też nasze szczęście, bo to jest taka nasza tarcza, która chroni nas przed promieniowaniem. Dochodzi do zderzenia tej pierwotnej cząstki z molekułami atmosfery i w wyniku tego zderzenia powstają cząstki wtórne. Kaskada cząstek wtórnych, taki prysznic, tak zwany wielki pęk atmosferyczny.
Tutaj wiem, że macie też piękny slajd na ten temat. O właśnie. Otóż wielki pęk atmosferyczny to właśnie wynik zderzenia tej cząstki pierwotnej o bardzo dużej energii z jakąś molekułą atmosfery i powstaje zespół cząstek wtórnych, co w jakiś sposób jest zilustrowane przez to przybliżenie w tym zielono-żółtawym kole. To jest właściwie cała fizyka cząstek. Tu na razie nie będę wchodzić w szczegóły. Za chwilę może Robert powie nam coś więcej. Dla nas ważne jest to, że te cząstki, które powstają w wyniku pierwszego zderzenia, mają na tyle duże energię, że również zderzają się z molekułami atmosfery i powstaje kolejna generacja cząstek wtórnych. I tak dalej, aż do momentu, gdy energie cząstek w kaskadzie są na tyle nieduże, by nie wywoływać już tych produktów wtórnych. Więc z jednej cząstki powstają nagle miliony albo nawet miliardy cząstek wtórnych. To zależy od tego, jak duża była energia cząstki pierwotnej. Te miliardy cząstek tworzą front, który możecie sobie wyobrazić jako wycinek sfery. No, można też myśleć o takim bardzo dużym naleśniku, który ma średnicę nawet kilkunastu kilometrów, z tym, że gęstość ciasta, w cudzysłowie, tego naleśnika jest największa w centrum, tu w pobliżu tej przerywanej linii, która oznacza trajektorię cząstki pierwotnej. Więc ten naleśnik leci z prędkością światła. Nie ma tej drogi dużo. Nasza atmosfera to, no, zależy jak się umówić, gdzie jest granica, około 30 kilometrów i dolatuje do powierzchni Ziemi, gdzie mogą czekać na niego detektory cząstek. Ta ilustracja, którą widzicie, to schemat działania największego na świecie obserwatorium promieniowania kosmicznego, obserwatorium Pierre Auger, usytuowanego w Argentynie. Obserwatorium zajmuje 3000 km kwadratowych i składa się z sieci liczników naziemnych. Są to duże liczniki cząstek, nie takie jak nasze smartfony, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Ważne, że te liczniki rozstawione są dość rzadko, co 1,5 kilometra, ale dla energii, które są przedmiotem badań obserwatorium Pierre Auger, to jest właśnie w sam raz. Liczniki cząstek, które można powiedzieć próbkują tą kaskadę cząstek wtórnych, ten naleśnik, i na podstawie informacji o sygnale w licznikach, czyli o czasie rejestracji, o natężeniu sygnału, można wnioskować o własnościach cząstki pierwotnej. Najłatwiej jest powiedzieć, skąd ona przyleciała, troszkę trudniej, jaką miała energię, a najtrudniej, czym była. To może być proton, tak jak mówił Robert, ale może też być cięższe jądro, na przykład żelazo. Może to być też foton albo nawet neutrino. Tutaj wymagana jest dużo bardziej zaawansowana analiza i też większa statystyka przypadków. W tym może pomóc również komplementarna, uzupełniająca technika detekcji. Tu tych technik jest więcej. Tu na rysunku widzimy jedną z nich, teleskop fluorescencyjny w prawym dolnym rogu, który rejestruje światło, które powstaje w wyniku przechodzenia kaskady cząstek wtórnych przez atmosferę, w wyniku wzbudzania cząstek azotu dochodzi do emisji wtórnej światła widzialnego, który właśnie może być rejestrowany przez teleskopy fluorescencyjne. Ale tym się na razie nie zajmujemy. Nas interesuje możliwość detekcji, rejestracji cząstek wielkich pęków. I te cząstki to naprawdę jest całe zoo, ale nas specjalnie interesuje jeden rodzaj. Miony to cząstki, które są przenikliwe, mogą przenikać przez ściany, mogą przenikać przez obudowy smartfonów, dlatego możemy je wykrywać, a więcej o tym, co to są miony, mam nadzieję, że powie nam specjalista, ekspert od fizyki cząstek, profesor Robert Kamiński. Bardzo proszę, panie Robercie, powiedz nam coś ciekawego o mionach. No dziękuję, zostałem wywołany z tablicy bardzo ciekawym pytaniem, ale żeby na nie odpowiedzieć, pokażę właśnie to. Chyba widać w tej chwili tak zwane wszystkie cząstki fundamentalne, podstawa modelu standardowego, na którym opiera się współczesna fizyka cząstek. Musimy tu pamiętać o
Najpierw o tym, czym jest zbudowany proton, bo mion, który jest tutaj, zaraz obok elektronu, no jest inną cząstką. Przypomnę, proton to nie jest jeden punkt, to jest struktura składająca się z trzech kwarków. Mamy sześć kwarków, on się składa z trzech, z dwóch U i jednego D. Przy okazji chciałem powiedzieć, że no, proton, on właśnie jest naładowany, leci po takiej krętej drodze, o której mówiliśmy, natomiast na przykład fotony, o której profesor Hamula wspomniał, lecą po linii prawie prostej. Specjalnie używam słowa prawie, bo gdy taki foton, który jest obiektem bez ładunku, czyli nie podlega działaniom pól magnetycznych, ale gdy taki foton napotka na swojej drodze gwiazdę neutronową albo czarną dziurę, wtedy lekko zakrzywia. To wiemy od 100 lat dzięki Albertowi Einsteinowi, ale no, lecą one fotony o wiele prostszą drogą niż te protony. No więc mamy protony U i D, czyli mające strukturę, mają ładunek, mają jakąś masę. Miony. Koleżanki lub koledzy elektronu. Jaka jest różnica między nimi? Bardzo prosta. Mion jest około 200 razy cięższy niż elektron. No co to jest elektron? Chyba każdy wie, no, dzięki nim mamy prąd elektryczny. Miony różnią się masą i tym, że mogą się rozpadać. Mogą się rozpadać na przykład elektrony i neutrina. Neutrina to są cząstki, które przenikają Ziemię prawie bez żadnego oddziaływania. To jest bardzo ciekawe. Bardzo szybko się miony rozpadają, także naprawdę one nie powinny dolatywać do Ziemi, bo mają do przebycia dość długą drogę, 30 km ponad. One się powinny rozpaść po około 500 metrach. No więc dlaczego dolatują? Odpowiedź jest znowu bardzo prosta. Znowu dzięki ogólnej teorii względności wiemy, że mamy tu do czynienia z tak zwaną dylatacją czasu, czyli takim spowolnieniem czasu w układzie spoczynkowym mionu. Otóż według niego, gdy leci on z taką dużą prędkością, atmosfera jest o wiele cieńsza lub my patrząc na niego widzimy, że on żyje o wiele dłużej. Czyli dolatują miony do Ziemi, mimo że nie powinny, gdyby leciały o wiele wolniej, w ogóle nie powinny dolecieć, powinny się rozpaść po jakiejś drodze 500 metrów. Tak więc jest to lepton, tak samo jak elektron, tylko o wiele cięższy i rozpadający się na elektrony i neutrina. I to, co powiedział profesor Homola, jest o wiele wolniej, o wiele, wiele wolniej traci energię dzięki tej swojej dużej masie, dlatego on przelatuje, zdąży dolecieć do Ziemi, a nawet wnika pod Ziemię, dlatego czasami detektory, czujniki montuje się pod Ziemią, żeby odfiltrować wszystkie inne cząstki, żeby zostały same miony. Dla nas, astrofizyków, mion jest tak popularny jak elektron dla wszystkich innych, dlatego no, nie unikamy go, no i musimy o nim mówić. Mam nadzieję, że to jest jasne i oddaję głos teraz do naszych kolegów, naszych pomocników albo do profesora Homoli. No chyba do nas mamy pytania. Tak jest, mamy pytania. Wracając do naleśnika. Tak, wracając do naleśnika. Czy my możemy dostać takim naleśnikiem? Czy może w nas uderzyć taki naleśnik? Tak. To pytanie do pana profesora Homoli. Tak. No, zależy, jak blisko garka podejdziesz. Jeżeli mówimy o tym naszym wielkim pęku, to trzeba powiedzieć, że im wyższa energia cząstki pierwotnej, tym rzadziej się zdarza zaobserwowanie wielkiego pęku. Przy tych skrajnie wysokich energiach, przy cząstkach o najwyższych znanych energiach we wszechświecie, tak jak to Robert powiedział, już to jest 100 milionów, około 100 milionów razy więcej niż energie, do których przyspieszamy cząstki w ziemskich akceleratorach, zdarza się to raz na kilometr kwadratowy na tysiąclecie. Więc tutaj trzeba dużej cierpliwości. Załóżmy, że człowiek ma powierzchnię 1 m2, też zależy, czy leży, czy stoi. No ale powiedzmy, że 1 m2, kilometr kwadratowy ma 1 000 000 m2. No przemnożymy przez 1000 lat, to jest 1 000 000 000 lat. Jest tutaj naprawdę rzadko. Natomiast zamiast cierpliwości można też zbudować olbrzymi detektor, na przykład taki jak obserwatorium Pierroże, 3000 km2,
albo spróbować zorganizować światową sieć czujników, tak jak to ma w planach, jak to już się dzieje w ramach Credo. To dopiero jest powierzchnia. Tutaj jeszcze może dopowiem, co to są te najwyższe energie. To dobre porównanie, jeżeli chodzi o te skrajne wartości, to dobrze zaserwowana piłka tenisowa. Najlepsi tenisiści serwują z prędkością ponad 200 km na godzinę i tyle może mieć pojedyncza cząstka. Dla porównania, to co mamy do wzięcia w CERN-ie, to komar. Te cząstki z CERN-u mają energię porównywalną z energią komara, więc 100 milionów razy więcej za darmo z kosmosu. Ale tak jak Robert powiedział, cena jest taka, że widzimy je rzadziej, dlatego potrzebujemy być sprytniejsi, potrzebujemy się zorganizować na skalę planetarną. Czy taka odpowiedź Was satysfakcjonuje, czy satysfakcjonuje naszych widzów? Jak najbardziej, tak, tak. Czyli nas tak. Nas tak, no mam nadzieję, że też słuchacze również i tak, tak. Satysfakcjonuje, ale pojawiło się na przykład pytanie na czacie, jak dużo tych cząstek jest, na przykład jak wiele przelatuje przez Zamianu, przez Szymona, czy też przez pana profesora, no przez każdego w jednej chwili, na przykład przez minutę, przez godzinę, jak to wygląda? To wiemy dość dobrze. Średnie natężenie wtórnego promieniowania kosmicznego, gdzie dominują właśnie miony, o których była mowa, to jedna cząstka na centymetr kwadratowy na minutę, czyli powiedzmy, Jeżeli głowa, no już nie wnikając w szczegóły, czy moja, czy pana Piotra, czy Roberta, czy pana Szymona, w widoku od góry ma 400 centymetrów kwadratowych, no to możemy przemnożyć 400 przez 1 i mamy wynik. 400 mionów w ciągu minuty przechodzi przez nasze głowy. To jest myślę, liczba, która może Was usatysfakcjonować, mam nadzieję. Czy tego powinniśmy się spodziewać? 400 odczytów na telefonie na przykład w ciągu minuty, czy raczej nie osiągniemy takich wyników? Raczej nie. Sensor w smartfonie jest mniejszy. Czujnik, z którym możemy tutaj działać, to ułamek centymetra kwadratowego, przeciętnie 0,2 centymetra kwadratowego, więc w najlepszym razie Może to być jedna cząstka na 5 minut, ale to jeszcze nie jest maksimum. Wiemy też, że oprócz promieniowania kosmicznego wokół nas mamy do czynienia z radioaktywnością lokalną. To jest średnio rzecz biorąc 10-krotnie częstsze promieniowanie, a ponieważ radioaktywność lokalna to również promieniowanie przenikliwe, wiemy o tym, że nasze czujniki, czy to te w smartfonach, czy inne profesjonalne, również to promieniowanie rejestrują. Także jeżeli ktoś zarejestruje więcej cząstek, na przykład 2 na minutę, to też jeszcze nie znaczy, że urządzenie jest zepsute. To po prostu znaczy, że jest bardzo wydajne naukowo. Natomiast średnio rzecz biorąc, raz na godzinę zdarza się detekcja w smartfonie, a to z uwagi na to, że ta efektywność nie jest stuprocentowa, głównie przez te filtry, które producenci montują w urządzeniach, po to, żeby upiększać zdjęcia, no jednocześnie utrudniać życie naukowcom. Ale myślę, że dojdziemy i do tego, by negocjować z producentami. Tak, tak, musimy urosnąć w siłę. Tak jest. Są odszumiane po prostu te zdjęcia. Tak, pana w czacie pojawiły się też inne interesujące pytania. Tak, jest bardzo wiele pytań. Niestety chyba nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie na żywo, na wszystkie. Na wszystkie, a może na jedno jeszcze? Które masz na myśli? Czy takie cząstki mają wpływ na pole magnetyczne naszej planety? Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze może raz pana profesora Homole zapytamy. Czy mają wpływ na pole magnetyczne? Jaka w ogóle jaka jest interakcja. Z polem magnetycznym? Mhm. Dziękuję za to pytanie. To jest użytkownik HeheshGamerPS4. Ja też to zauważyłem w naszym aktywnym czacie. I tutaj zaprezentuję nagrodę dla tego użytkownika, ponieważ jest to ciekawe pytanie i pozwolę sobie przyznać nagrodę w postaci naszego gadżetu, tylko proszę o przekazanie w mailu czy w wiadomości prywatnej adresu do wysyłki. A odpowiedź jest taka,
że oczywiście mają wpływ cząstki nadlatujące z kosmosu na pole magnetyczne. Widzimy to na przykład w postaci zorzy polarnych. Najczęściej chodzi nam tutaj o wpływ emisji ze Słońca. Są przeróżne zjawiska, ale takim najbardziej wymownym jest tak zwany koronalny wyrzut masy. Leci materia z wmrożonym, tak mówimy, z wmrożonym polem magnetycznym i w wyniku wejścia tej materii w obszar w pobliżu Ziemi, w naszą magnetosferę, w jonosferę, dochodzi do oddziaływania z tymi cząstkami, które tu są w pobliżu i powstają zjawiska również świetlne. Także to też czasami mówimy o burzach magnetycznych. Takie burze mogą mieć wpływ na urządzenia elektroniczne, na nawigację satelitarną w samolotach, więc ten wpływ jest. Z drugiej strony wiemy, że również te czujniki naziemne są bardzo wrażliwe na zmiany pola magnetycznego, a zatem wnioskujemy z tego, że częstotliwość detekcji na powierzchni Ziemi uzależniona jest od tych zjawisk, od tych efektów. Jest zjawisko zwane, tylko nie wiem jak to po polsku powiedzieć, obniżeniem Forbusza, Forbush decrease, właśnie gdy taki koronalny wyrzut masy wchodzi w atmosferę, pole magnetyczne wokół Ziemi zyskuje na sile, jest silniejsze i w związku z tym do Ziemi dociera mniej promieniowania. To promieniowanie traci swoją energię właśnie oddziałując tym silniejszym polem geomagnetycznym i w wyniku tego my na Ziemi w naszych czujnikach, w naszych detektorach obserwujemy właśnie tą obniżkę, która może wpływa na nasze zrozumienie danych. Więc to pytanie naprawdę zasługuje na nagrodę. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. No to co, wiemy już więcej na temat cząstek promieniowania kosmicznego. Skąd pochodzą, co się dzieje w atmosferze? Tak. No to uderzenie. Możemy już przejść do działań, możemy zacząć łapać. No więcej. Hola, Piotrze, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie możemy. Jeszcze nie możemy, bo teraz musimy się dowiedzieć, po co? Po co nam te informacje? Po co w ogóle łapać te cząstki? Jak się mogą przydać nauce? Dokładnie. Te wszystkie detekcje. No to cóż, musimy przywołać do tablicy pana profesora Roberta Kamińskiego. Bardzo prosimy. Tak, specjalistę od tego, po co są cząstki. Zgłaszam się przy tablicy już. Dobrze, no pytanie, które musiało paść, żeby to pokazać. Ja zobrazuję to może na takim rysunku, mianowicie od razu powiem, że credo może mierzyć to, czego jeszcze nie zmierzyły żadne inne obserwatoria, które są niezwykle kosztowne, niezwykle wyrafinowane technicznie, zatrudniają wielu fantastycznych naukowców. Credo jest bardzo prostym projektem, mam nadzieję realizacja też jest dość prosta, to zależy od wszystkich właśnie uczestników tej rekrutacji, tego pokazu. O co chodzi? To jest rysunek właśnie takiego pęku atmosferycznego, który się tworzy gdzieś tu 30 kilka kilometrów nad Ziemią, na granicy atmosfery i uderza taki pęk, właśnie tutaj są czujniki. Nawet jeśli to jest obserwatorium Pierre-Auger, czyli 70 na 70 kilometrów, potężne, ogromne, to może mierzyć pojedyncze takie pęki atmosferyczne. Ale to nie jest koniec historii. Bo pytanie jest, co może mierzyć Credo? No i tutaj muszę pokazać inny rysunek, podobny, ale chyba od razu będzie wiadomo, o co chodzi. Mianowicie taki. Widzimy tutaj również granice atmosfery, Ziemię i cząstkę, która się rozpada lub oddziałuje z czymś w przestrzeni kosmicznej, ale nie na granicy atmosfery. No tutaj jest blisko, no bo rysunek tego wymagał. Natomiast ten rozpad może nastąpić, czy oddziaływanie gdzieś za orbitą Jowisza, za granicami naszego Układu Słonecznego. Wtedy tworzy się taki stożek innych, również bardzo szybkich, bardzo energetycznych cząstek, które dolatując do Ziemi, tworzą już tak duży stożek, że obejmują całą półkulę lub nawet więcej.
Więc jednocześnie do Ziemi dotrze cała masa, to mogą być setki lub tysiące takich cząstek. Nie pojedyncza, tylko właśnie jednocześnie cała masa i wytworzą jednocześnie całą dżunglę takich pęków atmosferycznych. I o co chodzi? Jeśli wszyscy na Ziemi będziemy używali naszych smartfonów jako detektorów, to jednocześnie zaobserwujemy je na przykład w Gdańsku, w Krakowie, w Atenach, w północnej Afryce, w południowej Afryce, w Nowym Jorku, w Arabii Saudyjskiej, na całej półkuli jednocześnie, prawie jednocześnie zaobserwujemy to. O czym to będzie świadczyło? O tym, że istnieje jeszcze jakaś cząstka, której do tej pory nie wykryto, której szukamy, żeby na przykład wytłumaczyć ciemną materię, prawda? Lub jakieś oddziaływania, których jeszcze nie mamy pojęcia, które wydaje nam się, że już nie powinny istnieć w modelu standardowym, który pokazywałem, jednak mogą istnieć. I to właśnie może pokazać Credo, jak nie mogło do tej pory żadne inne obserwatorium. Czyli Credo może sięgnąć, tak jak Mickiewicz, o wiele dalej wzrokiem, prawda, o wiele głębiej, o wiele dalej, tam, gdzie jeszcze nikt nie sięga. Mam nadzieję, że taka odpowiedź jest satysfakcjonująca i oddaję głos naszym. Mhm. Czyli wiemy po co nam te cząstki. Tak. Na czacie jest bardzo dużo bardzo ciekawych pytań, natomiast w planie mamy teraz pokazanie, jak idzie to łapanie naszym użytkownikom. Jeszcze może tylko krótkie pytanie, które wydało mi się dość istotne. Czy projekt będzie realizowany w przyszłym roku szkolnym? To pytanie do pana profesora Homoli, który jest koordynatorem tego projektu. Panie profesorze, czy przyszły rok szkolny też działamy? To zależy od was, drodzy widzowie, bo jeżeli się nie dacie zrekrutować, to zamkniemy interes i trudno, nauka będzie musiała obejść się smakiem. Niech te najważniejsze odkrycia zrobi ktoś inny, może Amerykanie. No wiadomo, że amerykańscy naukowcy, chociaż w Credo też uczestniczą instytucje ze Stanów Zjednoczonych, na przykład słynny MIT. Więc tutaj chcemy działać, mamy pomysł, wiemy jak to robić, mamy nadzieję, że wiemy co robimy. Wiemy, że potrzebujemy was i no to tak średnio czy tam pesymistycznie licząc, zajmie nam najbliższe kilkadziesiąt lat, więc tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy jeszcze tutaj za rok. Tak, bardzo dziękuję panie profesorze. Zobaczmy jak... Jeszcze taka krótka nota informacyjna. Później pozbieramy te wszystkie pytania i odpowiemy na nie na naszej stronie internetowej, tak? Tak, ukażą się odpowiedzi na stronie credo.science i wkrótce, tak, po wszystkich pokazach zostaną zebrane. Zapraszam do śledzenia strony. Wiele ciekawych informacji na temat naszego projektu. Tak, no to w międzyczasie zobaczmy, jak idzie zbieranie cząstek. Odświeżmy sobie. Oj, coś. Mamy fizyka klucza. No, ostatni użytkownik jest... Coś tu, nie wiem, czy to paproch? Nie wiem, co to jest. Zobaczmy niżej. Tam na pewno coś jest, bo to jest algorytm wyłapuje nawet bardzo niewielkie zmiany w pikselach. Zobaczmy, co tu jeszcze, jakaś nową fizykę. To są kropki, to są kropeczki. Jakie kształty przyjmują takie cząstki, przynajmniej zdjęcia takich cząstek, bo wiadomo. Cząstki, a zdjęcia cząstek to dwie różne rzeczy. Panie profesorze, oczywiście pan profesor Homola, który najwięcej wie o kształtach cząstek tutaj. Są... Dziękuję, z przyjemnością podzielę się slajdem na ten temat. Udostępniam teraz swój ekran, widok prezentacji. Mam nadzieję, że to widać. To jest kompilacja zdjęć pokazujących przykładowe trajektorie właśnie z tego urządzenia, które pokazywałem przed chwilą. To jest zdjęcie z naszego materiału prasowego, więc to też jest do odszukania z opisem na stronach EJPAN i na Credo. Widzimy wybrane kształty. Jak widać, jest to bogactwo formy, no i również treści, która za nią się kryje. Tutaj na czerwono zaznaczyłem ślady prostoliniowe, najprawdopodobniej wywołane przez miony, o których mówił Robert. Miony są ciężkie, więc tracą energię wolniej niż elektrony, dlatego podczas tych strat trajektoria nie zmienia się znacznie, stąd prostoliniowość, dlatego też możemy właśnie z większą łatwością interpretować takie prostolinijne ślady. Jest artykuł na ten temat, który też można
przeczytać linki ze strony credo.science. Tutaj widzimy trzy takie prostoliniowe ślady. Widzimy również parę cząstek. Być może są to cząstki z tego samego wielkiego pęku, ale to trudno powiedzieć na podstawie tego jednego obrazka. Mamy też ciekawsze kształty. Tutaj zakrzywiona trajektoria, być może elektron. Tutaj dwie cząstki, ale nie wiadomo, czy przypadkowo się zebrały przy sobie, czy może jest to wynik oddziaływania, może oddziaływania, które zaszło wewnątrz smartfonu. No i coś zupełnie też niezwykłego, o czym trudno powiedzieć, na przykład ten ślad. Z czym wam się to kojarzy? Może, nie wiem, aż się boję prosić o uruchomienie wyobraźni na czacie, ale na przykład mojej córce Zuzi, która ma 5,5 roku, kojarzy to się z ręką Lego. No więc to faktycznie jest taka ręka z klocków Lego i takie właśnie określenie kształtu może też posłużyć celom naukowym. No to jest klasyfikacja. To jest klasyfikacja, która może się wymknąć algorytmom sztucznej inteligencji. Jak wiadomo, te algorytmy wymagają przetrenowania. No może nie wszystkie, ale jeżeli chcemy jakieś ślady cząstek identyfikować, to z reguły najpierw mówimy maszynie, czego może się spodziewać. No ale jeżeli przychodzi obraz, którego nawet my się nie spodziewamy, no to tym bardziej maszyna. Nie możemy przetrenować maszyny na nieoczekiwane. Ale możemy próbować tworzyć nowe kategorie, więc wyobraźmy sobie kategorię ręka Lego i poprosimy 10 milionów dzieci z polskich szkół, żeby przeklasyfikowały nasze obrazki i przypisały kolejnym kształtom kategorie. To może być ręka Lego, to może być ptak. Tutaj propozycja była, że to jest rekin młot z przerwą, tu że wąż. To różne skojarzenia. Im kto młodszy, tym łatwiej kojarzy. To jest sposób na wkład do nauki zwany citizen science, więc nie tylko detekcja, ale również klasyfikacja. To jest natychmiastowa możliwość włączenia się w projekt Credo. I tutaj wyobrażamy sobie, że po takiej klasyfikacji nasze algorytmy są mądrzejsze. To, czego nie widzimy na tym zdjęciu, to zespoły pęków. Nas interesują, tak jak to też Robert pięknie opisał, zespoły pęków. Więc nawet jeżeli to jest jeden pęk, to potrzebujemy więcej urządzeń, więcej detekcji, żeby wykryć zespół. Jeżeli mamy w tym samym czasie sygnały przypominające pęki, chociaż tak naprawdę każda z tych cząstek to może być część pęku, więc możemy sprawdzić, czy nie ma jakiegoś zagęszczenia w czasie, czy na przykład w niedzielę od 9 do 10 nie zarejestrowaliśmy więcej niż się spodziewamy zdarzeń. To może być nawet nadwyżka w jednym urządzeniu. Wyobraźmy sobie, że raz na godzinę do waszych smartfonów dociera jedna cząstka, aż tu pewnego dnia w ciągu godziny 30. No więc taka nadwyżka może mieć bardzo głębokie znaczenie fizyczne, zwłaszcza jeżeli trafiła się w większej liczbie użytkowników w tym samym czasie i nawet, o tym nie mówiliśmy tutaj w szczegółach, ale to też jest do przeczytania na naszych stronach, to może być nawet wskazówka pozwalająca nam rozszyfrować strukturę czasoprzestrzeni, więc potencjalnie bardzo głęboki, bardzo fundamentalny wgląd w naszą rzeczywistość. Tutaj korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym też zademonstrować inny detektor. To nie tylko smartfony mogą pomagać Credo. Mamy też tutaj w auli, w studio detektor profesjonalny. Jest to też kamera pikselowa, która ma jednak matrycę większą, mniej więcej 10-krotnie niż matryca w smartfonie. Bardzo proszę kamerę o obraz na biurko. Thank you.
Bardzo ważne pytanie, które jakby ja je troszeczkę zredaguję. Samo pytanie zostało, czy projekt będzie. O, nie, przepraszam, to nie to pytanie. Nie, gdzieś mi uciekło to pytanie. Zacytuję. Chodziło o to, czy. A tak jest. Jakie praktyczne technologie można wykorzystać dzięki takim badaniom? Czy w ogóle ta nasza praca ma sens? To znaczy, czy my się bawimy, czy to jest nauka dla nauki, taka sztuka, czy jest to się w stanie jakoś wykorzystać? To bardzo dobre pytanie. Poproszę, jeżeli ma pan pod ręką, ja w tym momencie nie widzę. Filip Wilhelm. Tak, Wilhelm. Filip Wilhelm otrzymuje, od razu mogę powiedzieć nawet bez odpowiedzi, otrzymuje nasz gadżecik. Jest to bardzo ważne pytanie i to bardzo głębokie, bo to jest pytanie w ogóle o sens prowadzenia badań podstawowych, które nie mają natychmiastowych zastosowań. Gdybyśmy chcieli tylko skupić się na badaniach, które mają zastosowanie, no to jeszcze musielibyśmy się zastanowić, co my stosujemy. Żeby coś stosować, żeby stosować wiedzę, najpierw trzeba mieć tą wiedzę i trzeba ją mieć na poziomie podstawowym. Przykładem jest no, chociażby ten komputer, który tutaj przede mną stoi, to jest mechanika kwantowa. Przykładem jest GPS, to jest teoria względności. Czy Einstein wiedział, że dzięki jego pracy teoretycznej, abstrakcyjnej, będziemy mogli dzisiaj omijać korki? No myślę, że aż tak wielkim optymistą nie był, a jednak. Więc nie wiemy w tym momencie, co przyniesie nam badanie wszechświata na tym nawet najbardziej podstawowym, fundamentalnym poziomie. Natomiast wiedza o tym, jak działa świat, jak przebiegają procesy fizyczne, im więcej wiemy, no, wierzymy, że tym może być lepiej dla nas. Oczywiście każdy kij ma dwa końce i tutaj nie możemy niczego gwarantować. Natomiast przełom w nauce, będący bez wątpienia w zasięgu projektu Credo, ale też oczywiście innych badaczy, którzy zajmują się badaniami podstawowymi, to jest też również potencjalnie duża szansa dla cywilizacji, dla lepszego życia dla każdego z nas. Także tutaj ja nie mam takich wątpliwości, ale oczywiście będziecie mogli mnie rozliczyć z tego optymizmu za 100 lat. Jeżeli żadnej technologii nie będzie dzięki Credo, to ja wycofuję wszystko to, co powiedziałem przed chwilą. No tak jest ciężar koordynatora działań takiego projektu. Tutaj będzie na pewno pan profesor rozliczany z tego. Czy mamy czas jeszcze na pytania? Bo tu mamy takie ciekawe pytanie. Nie wiem, czy mamy w ogóle na nie odpowiedź. Jak fizyk nie wie, co robić, to co robi, Piotrze? Różniczkuję, tak. Ile około wynosi masa wszystkich cząstek, które spadają na Ziemię w ciągu roku? Czy jesteśmy w stanie to szybko oszacować, czy zostawimy sobie to na później i ukaże się informacja na naszej stronie? No ale właśnie zadajmy to zadanie naszym widzom, bo informacji dostarczyliśmy. Robert mówił o masie mionu, ja mówiłem o średnim strumieniu. Wiemy więc wszystko, a powierzchnię Ziemi wyliczycie sami. Więc pierwsza poprawna odpowiedź też zostanie nagrodzona gadżetem. Ja myślę, że jak można wysłać w takim razie odpowiedź? Myślę, to jest proste. Wystarczy skontaktować się z fanpage'em Fizyka Kluczem. Adres mailowy zdaje się jest podany albo na fanpage'u bezpośrednio, albo na stronie Fizyka Kluczem do zrozumienia świata. Też prosimy o to, żeby ci, którzy zostali nagrodzeni gadżetami, bardzo dziękuję oczywiście za te ciekawe pytania, też prosimy o kontakt z danymi, które posłużą do wysyłki nagród. Myślę, że zbliżamy się powoli do końca. Ważne, żebyśmy powiedzieli jeszcze o konkursie, bo to, co dzisiaj robimy tutaj, ma posłużyć przygotowaniu